zagramy, będzie grał w sumie Wojtek i ja będę śpiewała. To jest piosenka, no nie nasza, ale piosenka, która bardzo mnie też związała z Leszkiem, ponieważ to jest jedna z najulubieńszych moich piosenek z wykonania Leszka. Piosenka dla brata. Może tylko dodam. Bardzo mnie zaskoczyłeś akurat tą piosenką. Ja tylko chciałem Państwu powiedzieć historię tej piosenki, bo warto znać ją. Otóż mój brat wyjechał na stałe do Austrii tuż przed stanem wojennym i spotkaliśmy się po 8 latach. I ja nie ukrywam, że ta piosenka można by mnie posądzić o plagiat. Dlaczego? Bo ja napisałem tą muzykę nie wiedząc, że jest taki utwór, który napisał kiedyś ktoś inny. Nie pamiętam teraz tego nazwiska, natomiast o co chodzi tutaj? Ja się spotkałem z bratem po 8 latach i to była zupełnie inna rzeczywistość. Pociąg międzynarodowy do Wiednia, który ma opóźnienie 4,5 albo 6 godzin, który przyjeżdża do Wiednia i wychodzi po mnie na peron brat, który tam czekał całe te godziny opóźnienia. I ja widzę kogoś, kto nie ma już włosów, a przecież miał zawsze piękną, bujną czuprynę. Potem przychodzę do niego do domu, tam w Wiedniu i wiadomo jak to po podróży, człowiek jest spragniony, więc jak to staropolskim zwyczajem rzuciłem się do kranówki, która była w pobliżu i ta woda miała niesamowity smak. Ja mówię do brata: Boże jedyny, co to za woda? A on mówi: nie, to tylko z Ludowca Polskiego. Tak w Wiedniu to się działo. To był ten czas, kiedy u nas rzeczywiście w sklepach nic nie było. Były półki pełne głównie octu, co trudno dzisiaj uwierzyć. Jak poszedłem do pierwszego sklepu w Austrii, taniego sklepu, to była te sklepy takie Billa, tam są to sklepy dla ubogich ludzi. Jak zobaczyłem pełne wózki różnych rzeczy, to ja się po prostu rozpłakałem, bo wyobraziłem sobie tą Polskę biedną, w której naprawdę wtedy nic nie było. To były wielkie kolejki i takie różne historie, których dzisiaj trudno je opowiadać, bo ludzie nie chcą w nie wierzyć. I ja tego mojego brata zobaczyłem po 8 latach jako człowieka, który zawsze miał wielkie ambicje, chciał grać bluesa i mój brat nie żyje, dodam. I pisząc tą piosenkę, pisałem o jego różnych również doznaniach w Polsce. Tutaj on kochał się pewnej dziewczynie, o której ja wiedziałem. Ta dziewczyna wyszła za mąż, tam oni się potem rozstali. Mój brat wyjechał oczywiście do Austrii, założył tam rodzinę, zresztą z polską dziewczyną. Natomiast ten list do brata to była taka opowieść o tym, co widziałem w Wiedniu i o tym, że zrozumiałem go, że on żyje pośród obcych ludzi, pośród Turków, pośród Polaków, którzy się nie wspierają. Tam każdy naród się wspiera poza nami. To jest strasznie smutne. I pisałem tą piosenkę po powrocie z Wiednia, kiedy zobaczyłem mojego brata jako mojego brata, ale jako już kogoś innego. Kogoś, kto wrósł w tamtą rzeczywistość i tam już pozostał. Dlatego chciałem, żeby Państwo wiedzieli, o co tutaj chodzi, bo zaskoczyła mnie Ewa, wybierając akurat ten utwór. I bardzo się cieszę, bo to jest jakby przedłużenie życia tej piosence, bo ja ją bardzo rzadko śpiewam.